Informacje, co tu się stało, wydarzyło dzisiaj? Dostaliśmy zgłoszenie bardzo takie lakoniczne o osobie, która prawdopodobnie wpadła do studzienki. Niestety nikogo tutaj na miejscu nie było. Szukaliśmy tej studzienki przez kilka minut po znalezieniu. Też nic nie było widać, bosakiem zaczęliśmy, postanowiliśmy sprawdzać wszystko po kolei. I od razu w pierwszej studzience natrafiliśmy na mężczyznę w środku. No i od razu rozpoczęta została resuscytacja. Zawiadomiono pogotowie ratunkowe, które przybyło po 3-4 minutach. Przejęło tę resuscytację, którą później prowadził. Mężczyzna był nieprzytomny? Tak. A w jakim wieku mniej więcej? Nie wiem, czy mogę taką informację udzielić. Pod wpływem alkoholu? No, wie pan. No, przynajmniej... To po dochodzeniu. Nie wiem, czy prokuratora, czy policja udzielił. A czy jakichś świadków, którzy to widzieli, nic zgłaszali? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Mamy tylko zapis zgłoszenia na telefon alarmowy. Byliście jako pierwsi? Tak. Można się jeszcze przedstawić? Aspirant sztabowy Tadeusz Rzypka, jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 2 Jelenia Góra. Dziękuję bardzo.